This is Angielski na wynos. Hello folks, this is Angielski na wynos and you're listening to Season 2, Episode 7. Hope you're having a great day and it's a pleasure for me to join you in your speakers. Massive thanks to the subscribers for having an unstoppable desire to learn new things with me and listening to my stories. If you're here for the first time, it's super cool. Don't forget to subscribe my podcast on your favorite platform. To już siódmy odcinek drugiego sezonu naszych wspólnych językowych podróży. Wielkie dzięki dla wszystkich stałych słuchaczy, że wciąż ze mną jesteście. Dużo znaczą dla mnie również wiadomości, które od Was dostaję. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, proszę o subskrypcję na Twojej ulubionej platformie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor i innych. W sumie moje podcasty dostępne są na 8 platformach, wszędzie całkowicie za darmo. To, co możecie dla mnie zrobić w ramach miłego gestu, to zwiększyć moje zasięgi poprzez polecanie i udostępnianie nowych odcinków. Za to z góry serdeczne dzięki. W tym odcinku poznamy wymowę kolejnych ważnych samogłosek. Będzie o wyrażaniu emocji. Opowiem Wam, gdzie przyszło mi mieszkać podczas drugiego mojego pobytu w Anglii, dlaczego zrobiłem sobie potem rok przerwy od wyjazdów za granicę. Zabiorę Was również do mojego ulubionego muzeum w Londynie. Przejdziemy przez proces zakupu biletów. Wszystko już za chwilę. Ah, what a night out it was. It was absolutely mental. Powiedziałem do Joe, który akurat siedział w kuchni. Joe to był mój znajomy z pracy, który zanim przyjechałem do Anglii po raz drugi, zaproponował przez Facebooka, że może wynająć mi pokój. But this headache now though. My head is literally going to explode. I need a proper English breakfast and a coffee. Powiedziałem przecierając zapuchnięte oczy. Where did you guys go last night? Zapytał Joe. Ostatecznie na jego propozycję się zgodziłem, głównie ze względu na cenę. Śmiesznie niską cenę, bo wynosiła ona cebulowe 25 funtów za tydzień. Joe zgarniał zatem 50, bo znowu pojechaliśmy we dwóch z moim ziomkiem Arturem. Co prawda on większość czasu spędzał w pracy, ciągnąc zmiany po 60, a nawet więcej godzin, bo miał taką możliwość. Jedną ze zmian był tak zwany sleepover, gdzie pełniło się dyżur w nocy, ale tak naprawdę to się normalnie spało w specjalnym pokoju gościnnym. Więc tak naprawdę praca marzeń jak dla studenta wtedy. We went to the last post first for a couple of drinks and some fish and chips and then to the talk club down the seafront. Oh, I see. That must have been a good party. You look really tired, to put it mildly. Yeah, go off, I guess, Joe. Rzuciłem i poszedłem się ogarnąć do łazienki. Absolutely mental. Totalnie grubo. Though. Używane głównie na końcu zdania dla podkreślenia czegoś, na przykład w kontekście negatywnym. He looks snatched. Those trousers, though. Wygląda świetnie, ale te spodnie. These trousers, though. Powtórzysz? Absolutely mental. Powtórzysz? Yeah. Go off, I guess. Tak sobie gadaj. Powtórzysz? Yeah, go off, I guess. To put it mildly. Delikatnie mówiąc. Powtórzysz? To put it mildly. Historia z mieszkaniem u Joe to znowu jedna wielka szkoła życia w środowisku bądź co bądź ludzi reprezentujących inną kulturę, zwyczaje, narodowość. Joe urodził się w Zambii, gdzie jego ojciec był lekarzem. Zarabiał on bardzo dobrze jak na tamte warunki, a sąsiedzi i nieraz przypadkowi ludzie korzystali z dobroci tego człowieka. W domu u Joe zawsze było można coś zjeść, jeżeli ktoś przyszedł głodny. Gościnność, szczególnie matki, była jednak wykorzystywana. Nie potrafi Chciała ona jednak odmówić potrzebującym. Ojciec Joe zmarł i matka zdecydowała o wyjeździe do Anglii, żeby zarobić na życie i utrzymać dwóch dorastających synów. Niestety trochę podupadła psychicznie, a smutek po stracie męża oraz drastyczną zmianę sytuacji materialnej rekompensowała sobie alkoholem. Nic nie straciła jednak na gościnności, która niestety wykorzystywana była również przez znajomych, może nie Joe, ale młodszego brata. Nieraz schodząc na dół rano zastawałem kogoś śpiącego w kuchni na stole, kto wcześniej raczył poczęstować się obiadem lub zawartością lodówki, często również moimi zakupami. Pamiętam jednego z nich, który zajadał się kiełbasą krakowską, zapakowaną wcześniej hermetycznie, którą przywiozłem z Polski. Był to ten rodzaj kiełbasy, który raczej kroiło się na kanapki, bo jej średnica była
powiedzmy wielkości bakłażana. Natomiast nasz gość, trzymając ją jak kebaba, pałaszował kolejne kawałki ze smakiem. You seem to love it, mate, powiedziałem wchodząc do kuchni. Yeah, mate, it's delicious, odpowiedział gość. I know, I brought it from Poland. Oh, sorry, is this yours? Zapytał, udając konsternację. Yeah, man, but don't worry, help yourself. Sorry, bro, I had no idea it was yours. I'ma buy it back. Że niby odkupi. No need, mate. Enjoy your breakfast. You seem to love it. Wyglądasz, jakby ci bardzo smakowało. You seem to love it. Powtórzysz? I brought it from Poland. Przywiozłem to z Polski. I brought it from Poland. Powtórzysz? Help yourself. Częstuj się. Help yourself. Powtórzysz? I'ma buy it back. Odkupię ci to. I'ma buy it back. Powtórzysz? No need, mate. Nie trzeba. Powtórzysz? No need, mate. Jedną z rzeczy, która z czasem stała się uciążliwa, to niezwykle głośny sposób bycia rodziny Josepha. Zamiast podejść i o coś poprosić, mama Joe zwykła krzyczeć przez cały dom do młodszego brata, żeby na przykład przyszedł na obiad. Ryan! Ryan! Food! No i właśnie. Słownik tej przemiłej kobiety był, powiedzmy, podstawowy, jeśli chodziło o angielskie słówka. I dlatego na każdy rodzaj posiłku, czy to śniadanie, obiad, czy też kolację, wołała po prostu food. Ryan! Food! Pewnego razu zaproszono mnie na taki obiad. To, co było ciekawe, to że akurat tradycyjną zambijską potrawę, którą przygotowała mama Josepha, a był to chyba kurczak z pieczonymi warzywami, kaszą przypominającą kuskus oraz swego rodzaju papką warzywną, jadło się rękami. Najpierw brało się trochę mięsa, robiło się kulkę z kaszy, wkładało do niej mięso i maczało w sosie. Dziwne i poniekąd zabawne, coś jak jedzenie za czasów dziecięcych, kiedy było to również zabawą. After a quick chat with Joe, I decided to go out and call some of my Slovakian friends. Niestety wszyscy byli w pracy, ale akurat okazało się, że mój brat cioteczny był w Londynie na wycieczce. Zatem spontan i zaraz byłem w pociągu do Londynu. To było około 45 minut pociągiem C2C, w warunkach podobnych do dzisiejszego Pendolino, a było to w 2007 roku. The next station is Fenchurch Street. Wybrzmiał komunikat w pociągu. I never felt uneasy about big cities. I've always loved them, especially London. One of my biggest dreams is to travel to New York and have a cuppa in Manhattan. Sooner or later, I'll do it. I never felt uneasy about big cities. Uneasy. Niekomfortowy, poddenerwowany, niechętny w stosunku do czegoś. Uneasy. Powtórzysz? Sooner or later. Prędzej czy później. Sooner or later. Powtórzysz? So, we're getting off here. A short walk to Tower Station for the tube, but first we need a ticket, don't we? No, I don't need an Oyster card, just a travel card. Nauczony doświadczeniami z przeterminowaną trawelką, kupiłem ją dopiero w Londynie, na wypadek gdyby wycieczka się przedłużyła. It's valid 24 hours from now on. You're allowed to take all means of transport within all zones, even the river bus. What do you mean, the river bus? You're allowed to travel on river services also. How cool is that? W cenie trawelki można popłynąć też statkiem po Tamizie. You're allowed to. Możesz, jest to dozwolone. You're allowed to. Powtórzysz? Okej, okay, muszę podjechać do centrum na Trafalgar Square, bo tam się ustawiliśmy, ale może najpierw ten statek. Z perspektywy rzeki wszystko wyglądało na jeszcze większe. Swoją drogą ciekawiło mnie, jak dobrze wykorzystana była rzeka, chociażby do przemieszczania się z jednej strony miasta na drugą. Dodatkowo, jaka to była mega opcja dla turystów. Sam, w cudzysłowie, rejs, cruise, trwał krótko, ale znacznie poprawił mi humor i w końcu trochę dotleniłem się po imprezie urodzinowej. Wysiadłem na brzeg, brzeg rzeki. Bank, riverbank. Powtórzysz? I teraz prosto do metra, parę minut. W głowie oczywiście klasyk.
Mind the Gap. I zaraz byłem na Trafalgar Square. Już na samym placu pomiędzy fontannami odbywała się oczywiście jakaś mała demonstracja, ktoś wykrzykiwał hasła, obok turyści robili fotki pod kolumną Nelsona, ale ja szybkim krokiem zmierzałem pod National Gallery, gdzie na schodach spotkałem się z kuzynem, bo chyba tak się poprawnie wymawia taką koligację rodzinną. Właściwie zawsze traktowaliśmy się jak bracia, więc bardziej odpowiadała mi nomenklatura brat cioteczny, chociaż nie jest to precyzyjna nazwa w tym przypadku. Podobno powinienem był powiedzieć brat stryjeczny. Język angielski oczywiście koligacje rodzinne nieco upraszcza i tak ktoś, kto jest nam bliższy niż siódma woda po kisielu, czyli cousin, nazywany jest po prostu first cousin. I to zarówno w męskiej, jak i żeńskiej formie. Michael, welcome to London, my cousin. Przywitałem brata stryjecznego. Hello, how are you, Charles? O kurwa, ale fryzura. Też miło cię widzieć, jak zawsze. To co robimy? Może British Museum? Ostatecznie skończyło się na piwie w pubie i wycieczce otwartym double deckerem po centrum z audioprzewodnikiem aż do momentu, gdy nie zaczęło padać. Do muzeum ostatecznie pojechałem sam, bo Michał musiał zmywać się i wracać z wycieczką do miasta, w którym mieszkał. Ja postanowiłem zajrzeć jednak jeszcze do British Museum. Ale zanim dalsza część opowieści, przejdźmy teraz do omówienia kolejnej samogłoski w języku angielskim. Poznałeś już krótkie i długie i, krótkie e oraz a i aż, czas na długie a. W wyrazach takich jak ka, ba, fa, sta i tak dalej. Długie a. W 60% przypadków dźwięk a w zapisie to ar, ear lub er. Na przykład star, mars, heart, derby. Pozostałe 30% to wyrazy zawierające literę a, zlepek al lub au. Na przykład past, dance, half, laugh. Wskazówki dotyczące wymowy. 1. Usta otwarte dosyć szeroko w naturalny sposób. 2. Środkowa i tylna część języka ułożone z tyłu jamy ustnej, niejako przyciśnięte lekko do żuchwy. 3. W produkcji tego dźwięku kusić nas będzie, aby wypowiedzieć w większości przypadków dźwięk r zaraz po samogłosce, co wynika z przyzwyczajenia i częstego występowania tej spółgłoski w sąsiedztwie długiego a, na przykład w wyrazach ka, sta, maz. Pamiętaj jednak, że w wymowie brytyjskiej w takich sytuacjach nie wymawiamy dźwięku r, o tym już mówiłem. Poćwicz ze mną następujące zdanie. Marta is a pop star. She has a classy car called Saab. Martha is a pop star. Powtórzysz? She has a classy car called Saab. Powtórzysz? Krótkie o. Prawdopodobnie samogłoska ta jest jedną z najbardziej brytyjskich samogłosek. Wypowiadana jest praktycznie wszędzie tam, gdzie Amerykanie powiedzą ash. It's hot versus it's hot. Pamiętasz? Według mądrych ludzi, w tym pana Gimsona, tego od książek do fonetyki, w aż 92% przypadków występowania tego dźwięku to samogłoska o w zapisie. Oczywiście są pewne wyjątki, w tym bardzo popularna druga forma czasownika to be, czyli was, ale ten zazwyczaj wymawiamy w wersji tak zwanej weak form, was, czyli przez samogłoskę szła. Taką, której niby tam nie ma, ale w rzeczywistości jest. O tym już niedługo, ale jeszcze nie w tym odcinku. Innym dość istotnym wyjątkiem, w którym wymawiamy krótkie o, a w zapisie jest litera a, jest słowo jot. Ale co to znaczy? Przecież jot to J. Jot. Jacht. Powtórzysz? Jot. Wskazówki dotyczące wymowy. 1. Szczęka szeroko otwarta. 2. Usta lekko zaokrąglone. I to chyba najważniejsza wskazówka. Nie mogą być zbyt okrągłe, bo wyjdzie nam coś jak o, czy inny dziwny dźwięk. 3. Język cofnięty nie dotyka górnych trzonowców. Tom was a model. He watched a lot of top model in a hostel on a holiday. Powtórzysz? Tom was a model. He watched a lot of top model in a hostel on holiday. Tom was a model. He watched a lot of top model in a hostel on holiday.
Wagoniki metra wydawały charakterystyczny dźwięk, niby szum, ale poprzeplatany ocieraniem się metalowych kół o szyny podczas zakrętów. Wsłuchując się w tą podziemną melodię, zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle podróże do Anglii mają dalej sens. Może nie to, że zachłysnąłem się na początku możliwościami i jak wtedy mi się wydawało atrakcyjnością tego kraju, również ze względu na zarobki, ale światowy kryzys finansowy właśnie dawał się Anglii we znaki i wszystko było trudniejsze. Zarabiało się trochę mniej, zamykały się kolejne miejsca, które jeszcze rok wcześniej odwiedzałem, czasem te ulubione. Mniej odkładałem, a zapał do zwiedzania, cieszenia się życiem nie malał, a wręcz przeciwnie. Przyjąłem wtedy postawę typu co ma być, to będzie. Chyba typową dla młodych Polaków za granicą. Swoją drogą, czyż nie mamy do czynienia z czymś podobnym teraz? Przywiozłem chyba połowę mniej hajsu niż rok wcześniej, stąd zapał do wyjazdu rok później zmalał, do tego doszła kampania wrześniowa na studiach i w rezultacie w 2008 roku wakacje spędziłem w Polsce. Ale ten gapie w wyjazdach do Anglii wyszedł mi ostatecznie na dobre. I tu kolejny spoiler, wróciłem tam znowu w 2009 roku. Znowu do tego samego miejsca. Tamten rok obfitował też w ciekawe wydarzenia, ale o tym kiedy indziej. Wrócę do wydarzeń z 2009 w kolejnym sezonie moich opowieści, a przynajmniej do niektórych fragmentów. Przy British Museum jest charakterystyczna brama. Kiedy się przez nią przejdzie, budynek nie wydaje się robić wielkiego wrażenia, jeśli wcześniej spacerowało się po Londynie lub zwiedzało się inne tego typu miejsca. Oczywiście nie jest to zwykła bryła, a ilość i wielkość kolumn jest imponująca, lecz to, co naprawdę zapiera dech w piersiach, to jego wnętrze. Po przejściu przez ciemne drzwi wejściowe i przedsionek docieramy do przepięknego, majestatycznego, niesamowitego, niemal oślepiającego swoją jasnością wielkiego dziedzińca ze szklanym dachem. I could not utter a single word. O, i tutaj mi się powiedział przez przypadek przykład na to, jak Anglicy często zaznaczają swoje zaskoczenie, zdumienie. Wyraźnie oddzielają od siebie słowa i wypowiadają je bardzo poprawnie i bez skrótów. Na pewno nieraz słyszałeś w filmach "Oh my god". Jak wyrażać emocje w języku angielskim? Można by o tym gadać godzinami, a odcinki staram się robić dość zwięzłe, więc dziś trochę o tym, jak wyrażać podekscytowanie i satysfakcję. Typowy idiom na przykład. I'm over the moon. Jestem przeszczęśliwy. Dosłownie wyżej niż księżyc. I'm over the moon. Powtórzysz? Coś niemal dosłownego. I almost hit the ceiling when I heard I've won. I almost hit the ceiling. Powtórzysz? I'm literally so pumped about the gig. Powtórzysz? I'm literally so pumped. Albo krótsze zwroty, takie jak sweet. This is sick, man. No shit. I'm psyched. Wicked. Ace. Brilliant. It's wig. W sumie mogłem po kolei stać i wymieniać te zwroty, bo tak mi się tam od razu spodobało. Okej, bilety oczywiście kupiłem wtedy w kasie, ale jak kupić je online? Pewnie robiłaś lub robiłeś to kiedyś na angielskiej stronie internetowej, bukując na przykład hotel. W 2020 roku zapewne każdy wie, że book to nie tylko książka, ale również słówko oznaczające rezerwację. Dotyczy ono nie tylko hotelów, ale również biletów, nawet do muzeum. Wchodząc na stronę British Museum pojawia się dość widoczny przycisk Plan your visit, a następnie Book now. Dobra, przechodzimy dalej. General admission. General admission, czekaj, wygoogluję. Translator, general, admission, przyjęcie ogólne. Wow, kolejny powód, aby zrezygnować z Google Translatora? Pozbądź się tego nawyku, są lepsze słowniki. Jak chcesz wiedzieć, jakie polecam, to napisz do mnie wiadomość. Chętnie pomogę. General admission oznacza nic innego jak
zwykłe wejściówki. Available, dostępne. Ciężkie słówko, ale znamy, bo się osłuchaliśmy w telefonach. Wybieramy datę, choose date and time. Wybieramy sami datę przybycia, dlatego jest choose. Klikamy datę i godzinę i potem przekierowuje nas do wyboru spośród różnych rodzajów biletów. I dlatego tutaj mamy już słówko select, czyli wybrać spośród dostępnych opcji. A naszym cebulowym oczom pojawia się kilkukrotnie magiczne słówko free. Rozmawiałem ostatnio przypadkiem o jego polskim odpowiedniku za darmo z autorką bloga o górach i nie tylko, Weroniką Przychodzień. By the way, sprawdźcie jej fanpage na Facebooku i Insta. W każdym razie rozmawialiśmy o wymianach międzynarodowych, którymi ona się zajmuje i w pewnym momencie padło słowo za darmo, bo są one bezpłatne. Od razu wzbudziło to u mnie podejrzenie. Ale jak to za darmo? Gdzie jest haczyk? Chyba mamy to we krwi, my Polacy, że jeśli coś jest za darmo, to musi być jakaś podpucha. No ale właśnie nie zawsze. I tak, standard admission fee jest free. Admission members and supporters, free. Admission child 4 to 15 years, free. Admission child 16-17 years, free. Ale jak to? No tak to. To chyba najlepsza rzecz w większości muzeów w Londynie. Dlatego warto je wesprzeć datkiem, donation. Jest taka opcja do wyboru. 5, 10 lub 20 funtów. Your tickets will be delivered by email confirmation, czyli bilety dostarczone zostaną mailem. Proceed, czyli kontynuuj, przejdź dalej. Uzupełniamy dane. Et voilà, booked. Aż by się chciało wsiąść w samolot i faktycznie pozwiedzać. To tyle na dziś. Dzięki za te wspólnie spędzone chwile. Pamiętaj, aby zasubskrybować mnie na Spotify, dać lajka na Facebooku i Instagramie. A także, jeśli możesz, udostępnij mój post z linkiem do odcinka na Facebooku. To zwiększy moje zasięgi i pomoże w rozwoju całego projektu. A nowości już niebawem. Stay tuned!